Wierzcie albo nie, snuła się rzeka Odra przez krawarskie wsie. Zasilała okoliczne stawy i topiele, z roku na rok nawadniała żyzne ziemię, a meandrami swoimi muskała głębokie lesy łęgowe. Taki las łęgowy, dzieci, jest domem dla tych najpiękniejszych zwierząt na świecie, ale też dla skrzatów, które o nie dbają. Nie licząc tego jednego, skrzat Sówka to był straszny łobuz, kanciarz i prawdziwy łajdak. Nie bez kozery urodził się w największych głębinach bartoszowickiego łęń. Nie było dnia, żeby nie oszukał choćby świeżo upieczonej mamy czapli albo znów biedaka bociana. Porywał się nawet na grzybiarzy, którzy zgubili drogę. Chował im grzyby, a dzieci zwodził w największe pajęczyny. Dzieci piszczały, a pająki lamentowały nad zniszczonymi sieciami. Najchętniej jednak wyśmiewał zwierzęta, które w jakiś sposób się wyróżniały. A w nadodrzańskim parku krajobrazowym było ich wiele. Choćby taki ptak drapieżny, błotniak stawowy. Ty! Ty, błotniaku, myśliwski cwaniaku, co to niesiesz w dziobie? Hop, hop, błotniaku, głupi ptaku. Halo, malutki, obudź się! Nasza ciocia Wydra znalazła cię i przyniosła do nas na pogotowie ratunkowe dla zwierząt w Bartoszowicach. Tu leczymy wszystkie leśne stworzenia. Tobie też zaraz pomożemy wrócić w leśne ostępy. Dziękuję. Co do jednego, sanitariusze się pomylili. Mijały dnie i tygodnie, Sówka wracał do zdrowia, ale w leśne ostępy już na stałe wrócić nie chciał. Zadomowił się na stacji pogotowia ratunkowego i zamiast wyśmiewać zwierzęta, zaczął im pomagać. Z Wydrą stali się nierozłączni. Jak myślicie, Sówka nie będzie już łobuzował? My trzymamy za niego kciuki.